Mówię, że tak, tak zwany kapitan przechodni może. To nie ma takiego problemu jak ta dyskusja teraz, która się toczy wokół reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. Ładnie zgrana piłka i piękny gol! 1-0 i to się źle zaczyna, to jest 49 minuta. Wystarczyło, że gospodarze przycisnęli. Pięknie zgrana piłka teraz przed... No nie wiem, czy długa, widzimy znowu zagrania takie długie. Między dwóch, proszę, dwóch stoperów, pobiegło do jednego zawodnika. I tak naprawdę nie powalczył o piłkę tutaj w szesnastce klatką piersiową zgrywa. Tutaj ani Gajos, ani też Tomasik nie zaskoczyli do dośrodkowania, więc można powiedzieć, że błąd za błędem i wreszcie Putnocki nie miał nic do powiedzenia, bo do tej pory nawet w trudnych sytuacjach, kiedy uderzał ktoś szczupakiem tą sytuację, pamiętamy z pierwszej połowy, Hardunian. Koszmarnie to wyglądało w defensywie. Bierna postawa stoperów, tak naprawdę w życiu nie powinien tutaj... Daleko wrzucona piłka, tutaj był środkowy obrońca Tomić. Jest faul Jefticia. No nie mogą tak grać Poznaniacy, bo to jest znów stały fragment gry, znów jest szansa na to, żeby dokładnie dośrodkować piłkę. Strata i znowu gospodarze konstruują swoje ataki. Dobry strzał, proszę! Ze stałego fragmentu gry piłka ląduje w samym okienku bramki Putnockiego. Mamy 2-0 dla Ganjasaru. Zerknął, potężnie uderzona piłka. Nie wiem, czy nie było rykoszetu, ale... Nie, wydaje mi się, że nie. Że idealnie to uderzył... Spójrzmy też, rozbić z dwóch, trzech kroków widzimy, to w sumie odległość jest bardzo duża. Tutaj dochodzi Cywka, jeszcze się ogląda, popatrzmy jeszcze raz. Nie, idealnie podrzucił piłkę nad murem. Wydaje mi się, że Putnocki też mu troszeczkę chyba źle trafił tą golówkę, nie wypchnął jej poza światło bramki. No powiem tak, mamy remis w dwóch meczu, 2-2. Spójrzmy jeszcze raz tutaj na tę interwencję, bo wydaje mi się, że powinien trochę... Inna sprawa, że bardzo... Dobrze, jest i gol! Gytkier! Nie, to nie Gytkier, przepraszam, to jest nie Strałka. Wiem, coś niesamowitego, naprawdę. Łukasz Strałka. To jest Lech. Bramka, która kończy to spotkanie, bo to jest rzut wolny, który daje bramkę niezwykle istotną w tym dwumeczu. No, jak problemy... Bezpośrednio, czy to do Trałki. Mam wrażenie, że Trałka tak. to dotknął i w ten sposób strzela... Niezwykle istotną bramkę. Zostawiony zupełnie bez opieki. Zobacz, trzech piłkarzy stoi i...